Ława przysięgłych i ławnicy. Jeżeli jesteście pasjonatami prawa, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Na początku zdradzę cały sekret. W Polsce nie mamy ławy przysięgłych, niestety. Ława przysięgłych funkcjonuje w systemach common law. Ława przysięgłych, jak pewnie kojarzycie, najczęściej spotykana jest w Ameryce. Widzimy na filmach, jak ława przysięgłych obraduje, ale to również jest europejskie rozwiązanie w takich krajach jak Anglia, Szkocja, Walia, Hiszpania, Francja. Nie wiem, czy Francja. Włochy, Belgia, Austria, Norwegia. W tych krajach jest ława przysięgłych. Oczywiście w każdym, można powiedzieć, kraju jest na innych zasadach. Ja odniosę się do tej ławy przysięgłych ze Stanów Zjednoczonych z tym zaznaczeniem, że tam w różnych stanach różnie też ta ława przysięgłych wygląda. Różnie jej powoływanie, różnie to jak orzeka. No ogólnie tutaj ta instytucja jest różnie sklasyfikowana w systemach prawa, nawet amerykańskiego. Sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, Warren Burger, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, powiedział kiedyś, że jeżeli jest się niewinnym, lepiej by było, gdyby taka osoba była sądzona przez zwykły sąd, czyli przez sędziego, a jeżeli jest się winnym, to lepiej, żeby taką osobę osądzała ława przysięgłych. To już nam dużo mówi. Przeciwnicy ławy przysięgłych mówią, że wydaje ona wyroki, no właśnie przez to, że te osoby są niedoświadczone, nie znają się na prawie, nie rozumieją pewnych mechanizmów, są nieodporne właśnie są na sugestie, na jakieś różne kruczki prawne, takie erystyczne mówców, adwokatów, w związku z tym, że właśnie oni są na to nieodporni, niedoświadczeni, no to nie mogą wydać sprawiedliwego wyroku. No, niektórzy z kolei zwolennicy mówią, że to my powinniśmy jako społeczeństwo wydawać wyroki i że mamy prawo tam siedzieć w tych ławach przysięgłych. No my, mówię tak, mamy prawo, no my w Polsce nie mamy, ale jako społeczeństwo, prawda? I tam decydować o losach ludzkich. Bo właśnie ten czynnik społeczny w sądownictwie zdaniem zwolenników ławy przysięgłych jest bardzo, bardzo istotny. No ale tak jak mówiłam, tak jak powiedział to sędzia, jeżeli jesteś winny, to lepiej bądź sądzony w kraju bez ławy przysięgłych, a jeżeli odwrotnie, jeżeli winny, to z ławą przysięgłych, a jeżeli niewinny, to lepiej udaj się do sędziego. No takie, prawda, bardzo fajne zdanie chciałabym, żebyście je tutaj poznali od razu. Z ciekawostek, bo ja będę tylko o ciekawostkach dzisiaj opowiadała. Mogę powiedzieć tak, że ława przysięgłych, każdy, kto dostanie w Stanach takie zawiadomienie, powołanie do uczestnictwa w pracach ławy przysięgłych, jeszcze nie oznacza, że on w tej ławie zasiądzie. Dlatego, że do konkretnego procesu, strony procesu, czyli prokurator, sędzia, no i tutaj adwokat, obrońca danej osoby ma prawo, mówimy o procesach karnych, ma prawo wybrać członków tej ławy przysięgłych, czyli oni dostają i w jednym filmie jest to bardzo fajnie ukazane, bo te wszystkie osoby, uczestnicy sporu sądowego dostają propozycje, które osoby mogą zasiadać w ławie przysięgłych i oni z tych propozycji mają prawo wybierać. I teraz tak, w różnych stanach jest różnie, tak jak powiedziałam. Regulacje odnośnie ławy przysięgłych w różnych stanach się różnią i w kwestii wyboru ławy przysięgłych również. Czyli tak, w niektórych stanach
te kandydatury, które zostaną powołane do ławy przysięgłych, one już będą tymi, te osoby będą już tymi członkami ławy przysięgłych, a w niektórych jest właśnie możliwość wyboru. Czyli sędzia mówi, no przesłuchanie jest takie wstępne ławy przysięgłych. Sędzia mówi, no nie, ten pan to nie, bo coś tam. A prokurator mówi, a tego ja też nie chcę, bo jakiś tam inny powód. No a obrońca powie z kolei, a ten mnie się nie podoba, bo ma jakieś takie poglądy niekoniecznie korzystne dla mojego klienta, więc też proszę, żeby go wykluczyć z zasiadania w ławie przysięgłych do tej sprawy oczywiście konkretnej, bo to już pod konkretną sprawę wybiera się ławę. I tak jak powiedziałam, w jednych stanach można sobie tak wybierać i wybierać i wybierać, ale w niektórych stanach jest powiedziane, że można odrzucić, podając przyczynę, zasadną tą przyczynę, można odrzucić kogo się chce, czyli takie odrzucenie z uzasadnieniem i oczywiście sąd to uzasadnienie no, kupi, to sąd wtedy może powiedzieć, no panu już dziękujemy, panu, pani już też dziękujemy. Ale uczestnicy sporu sądowego mogą także odrzucić pewne kandydatury do tej konkretnej ławy przysięgłych bez podawania przyczyny. I to jest bardzo ciekawe. W niektórych stanach jest konkretnie powiedziane, ile tych kandydatur mogą odrzucić bez podawania przyczyny. I tak doszłam do tego, do takich informacji, że na przykład w Luizjanie 6 osób można odrzucić. Czyli taki obrońca patrzy na tą ławę przysięgłych, przesłuchuje danego kandydata do ławy, tak w cudzysłowie przesłuchuje, tak bardziej wysłuchuje go, zadaje mu pytania, chce poznać jego poglądy i żeby wyczuć, czy jego poglądy są zbieżne z poglądami jego klienta. No jeżeli są zbieżne, no to wiadomo, że ten, być może ten ławnik nie orzeknie na niekorzyść klienta tego prawnika. No jeżeli, przypuśćmy, ktoś popełnił jakieś przestępstwo, nie wiem, pod wpływem alkoholu, a w ławie przysięgłych znajdzie się jakiś zagorzały przeciwnik alkoholu, no to wiadomo, że tutaj no, będzie łatwiej mu ręka się omsknie, żeby wydać wyrok skazujący. A jeżeli na przykład w ławie przysięgłych zasiada osoba, która przeszła terapię i być może ma większą empatię, większe zrozumienie dla tej problematyki, no to być może takiej osoby nie skaże, nie zagłosuje na to, żeby taką osobę skazać. Więc każdy z uczestników sporu sądowego ma taką kartę, że o tej osoby nie chce i nawet nie chce się z tego tłumaczyć, dlaczego nie chce. No to jest takie dla mnie, moim zdaniem, ciekawe zagadnienie, ten wybór ławy przysięgłych. No jak oni już dokonają wszyscy tego wyboru, ława przysięgłych się ukonstytuuje, no to przed nią zadania są takie, żeby odpowiedzieć na pytania sądu. I teraz tak, w różnych krajach znowu jest to różnie. Czasami sąd zadaje pytania tylko tak, nie, na którą ma odpowiedzieć ława przysięgłych tak, nie, a czasami są to bardziej skomplikowane pytania. No ale nie będziemy tego tutaj prześledzać, tylko chcę to tak tutaj pokazać, że tak może być. No, same działania ławy przysięgłych są dla mnie bardzo ciekawe właśnie z tego powodu, że różnymi zabiegami krasomóstwa można tą ławę przysięgłych do siebie przekonać lub zrazić. No i chciałabym bardzo choć raz wystąpić przed taką ławą przysięgłych, no byłoby to dla mnie wielkim wyzwaniem. Wspaniałe dla mnie są te procesy, bo mam wrażenie, że sędziowie już tak bardzo nas czasami nie słuchają, ale ława przysięgłych, no to wiadomo, że to tak często w tych sądach nie bywa, żeby była znudzona, potrafi się tak wczuć w ludzkie losy i jeżeli ktoś ma taką lekkość w mówieniu, no to taką ławę przysięgłych można zainteresować swoimi poglądami, tym jak to wygląda. Wszystko oczami, przypuśćmy tego obrońcy, jak on to widzi, dlaczego jego klient nie popełnił tego przestępstwa albo popełnił, ale jakieś są przesłanki, które łagodzą odpowiedzialność. No, do tego wszystkiego można taką ławę przysięgłych przekonać, moim zdaniem, dużo łatwiej niż sędziego. I oczywiście warto wspomnieć, że te wszelkie wielkie procesy, wielkie w tym mniemaniu, że które zostały później na przykład sfilmowane i weszły do takiego mainstreamu, te wielkie procesy to właśnie są te z ławą przysięgłych. Przecież proces O.J. Simpsona.
krytycy tego procesu, może nie procesu, tylko rozstrzygnięcia sądu, a przypominam, że sąd karny O.J. Simpsona uniewinnił, sąd cywilny już nie, znaczy nie to, że nie uniewinnił, ale sąd cywilny nakazał, żeby wypłacił odszkodowanie w związku ze śmiercią, odszkodowanie rodzinom tej ofiary. No, w każdym razie przeciwnicy ławy przysięgłych twierdzą, że właśnie O.J. Simpson ten proces karny wygrał, dlatego że został uniewinniony, dlatego że w ławie przysięgłych zasiadało dużo czarnoskórych obywateli amerykańskich. I w związku z tym właśnie ten tutaj aspekt rasy został podniesiony i w związku z tym dlatego ten O.J. Simpson został uniewinniony, no bo O.J. Simpson też jest ciemnoskóry. Kolejny głośny proces z ławą przysięgłych to jest proces Amandy Knox. To jest ta studentka, która wyjechała chyba na wymianę studencką do Włoch i tam zginęła inna dziewczyna również z tej wymiany studenckiej, no mało tego, współlokatorka zdaje się w ogóle Amandy Knox. I ten proces był naprawdę taki straszny, w sensie zbieranie dowodów już na tym etapie przygotowawczym, to tam podobno leżało i kwiczało. No a później decydowała o tych wyrokach, decydowała ława przysięgłych, bo we Włoszech jest ława przysięgłych i tam jest skład sędziowski 6 sędziów zawodowych i 6 ławników i oni razem tutaj debatują, czy jaki wydać wyrok. No i ten proces, prawda, też on przez ileś tam tych instancji przeszedł, wrócił do ponownego rozpoznania i ta sprawa tak się mieliła i ciągle im wychodziło albo winna, albo niewinna i winna i niewinna i tak na zmianę i też dużo osób tą właśnie ławę przysięgłych złożonych z tych sędziów, ławników, z tych sędziów niezawodowych wini za to zamieszanie prawne. No choć ja uważam, że winić to się powinno też pewnie tych, którzy robili postępowanie przygotowawcze, bo z tego co widziałam z przekazów medialnych, to właśnie te postępowanie przygotowawcze, czyli te materiały były tak kiepsko zbierane. No ale to taka ciekawostka, to też był proces ławników z ławą przysięgłych Amandy Knox. No, różne jeszcze tam inne te głośne procesy. No, amerykańskie, no to wiadomo, prawda, o tam ławnicy górują. A co ciekawe, muszę dodać, że w amerykańskim systemie nie jest to konieczne, żeby ława przysięgłych taką osobę sądziła, bo taka osoba, taki oskarżony może powiedzieć, że on sobie ławy przysięgłych nie życzy. Chce, żeby sędzia wydawał wyrok, a nie ława przysięgłych. Jest taka możliwość. Pewnie też w niektórych tylko Stanach, to ja tutaj nie znam, czy na pewno we wszystkich, ale w niektórych wiem, że jest taka możliwość. Co ciekawe, w Stanach nie każdy proces, choćby o pietruszkę, toczy się przy ławie przysięgłych. Często tam procesy są zawierane ugodowo, kończą się ugodowo te procesy, czyli wcale ława przysięgłych nawet tam tych stron procesów na oczy nie obejrzy. No i to by było tyle o ławie przysięgłych i przejdźmy do tego, jak to wygląda w Polsce, czyli porozmawiajmy sobie o ławnikach. Jak już powiedziałam na początku, w Polsce nie mamy ławy przysięgłych, za to mamy ławników. Ławnik to jest ten czynnik społeczny w wyrokach, czyli nasz ustawodawca też stwierdził, że wyroki powinny być wydawane w tym udziale czynnika społecznego. Jednak nie wszystkie procesy są tak wydawane. W Polsce ławnicy zasiadają obok sędziów zawodowych w sprawach. Jeżeli chodzi o sprawy karne, to wtedy, gdy mamy do czynienia ze zbrodnią, a zbrodnia, to przypomnę, jest przestępstwo, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat, oraz w sprawach, gdy grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Przy czym w tych zwykłych, że tak powiem, zbrodniach to jest jeden sędzia zawodowy i 2 ławników. Przy tych wielkich sprawach, tych zagrożonych dożywotnim pozbawieniem wolności jest to 2 sędziów zawodowych i 3 ławników. Jeżeli chodzi o sprawy cywilne, to na przykład ławnicy zasiadają obok sędziów zawodowych za stołem sędziowskim w takich sprawach jak o rozwód, separację, jak przysposobienie, unieważnienie przysposobienia, w sprawach z zakresu prawa pracy, o tam to jest bardzo też częste,
I teraz muszę niestety nadmienić jedną smutną rzecz. Ustawa covidowa z 28 maja, tam, nie tam, tylko konkretnie 28 maja, nie wiem dlaczego to pamiętam, 2021 roku, wprowadziła chwilowy zakaz orzekania przez ławników. Czyli z uwagi na zagrożenie epidemią, z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemią, stanu epidemiologicznego, ławnicy zostali z tych sądów niestety przez jakiś czas, nie będą do tych sądów wpuszczani. I no tutaj ta zmiana weszła w życie w lipcu zeszłego roku, 2021 roku i od tego czasu faktycznie po ławnikach w sądach ani widu, ani słychu. Co ciekawe, Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, przystąpił do sprawy, która się toczy, odnośnie właśnie tego braku ławników. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że ten brak ławników, to wprowadzenie ustawą tą antykowidową, tego zakazu uczestnictwa w rozprawach przez ławników, że to jest niezgodne z konstytucją, więc to jest naprawdę wielka sprawa, że ta ustawa covidowa skasowała nam na jakiś czas, nie na zawsze oczywiście, tylko na czas zagrożenia epidemiologicznego oraz rok przez rok od zakończenia tego stanu. Czyli mam nadzieję, że w 2023 powrócą do sądów. No w każdym razie jest to dość bardzo taka ważna sprawa, bo aż Rzecznik Praw Obywatelskich się przyłączył do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, aby bronić tych ławników, aby oni do sądu wrócili, aby wykazać, że ta ustawa covidowa jest niezgodna z konstytucją i nie można było tak sobie zdecydować o tym braku udziału ławników w sprawach sądowych. No ale już wiemy w takim razie, w jakich sprawach oni są. Wiemy, że tak naprawdę to chwilowo ich nie ma, ale to jest chwilowe. A teraz powiedzmy sobie, kto może w Polsce zostać takim ławnikiem. W Polsce ławnikiem może zostać osoba, która ukończyła 30 lat, która pracuje bądź ma działalność gospodarczą w obszarze danego sądu przynajmniej rok. Ta osoba też nie może mieć więcej niż 70 lat. Ta osoba musi być nieskazitelnego charakteru. No i tam jeszcze takie tam przesłanki, takie właśnie też, no nazwijmy to miękkie przesłanki. Nieskazitelna, miła, uprzejma, nie, żartuję, przepraszam, nie miła, uprzejma, ale nieskazitelna i tak dalej. Ławnikiem się jest przez 4 lata, ławnika wybiera Rada Gminy, i ona przedstawia te ofiary, matko, ławnik ofiary. Ławnik wybiera Rada Gminy i ta Rada Gminy przedstawia tych ławników prezesom poszczególnych sądów, sądów rejonowych i sądów okręgowych. I tam właśnie ci ławnicy działają. Na pewno Was interesuje, ile zarabiają. No więc ławnik ma uczestniczyć w pracach sądowych maksymalnie 12 dni w roku i wynagrodzenie, jakie otrzymuje, jest zależne od liczby dni, jakie przepracował, czyli ma tak zwaną dniówkę płaconą. No i ta dniówka wynosi około 130 zł. 136 zł, 130 zł za dzień pracy, przy czym tam jeszcze dostaje zwrot części kosztu dojazdu w wysokości chyba maksymalnie 13 zł. Czyli takie 100, niecałe 50 zł sobie taki ławnik za dzień pracy zarobi. No i jak wygląda ten czynnik społeczny w polskim wymiarze sprawiedliwości? No muszę przyznać, że no, ja bardzo często mam sprawy z ławnikami, dlatego no, miałam. Teraz ich przez chwilę nie będzie, nie ma, dlatego że te sprawy o rozwód to są właśnie takie sztandarowe przykłady, kiedy ci ławnicy tam są za stołem sędziowskim. Ławnicy są w togach, nie są w takich togach jak sędziowie, czyli z łańcuchem i tak dalej, tylko mają togi takie ławnicze, no ale no, to jest też sędzia, ale sędzia niezawodowy, no sędzia ławnik. Ławnicy mają, uwaga, bo to jest moim zdaniem duża ciekawostka, mają, waga głosu ławników ma taką samą wagę, jak głos sędziego. Czyli mamy skład, przypuśćmy w sprawie o rozwód, mamy skład jednego sędziego i dwóch ławników.
I jak widać, ławnicy mogą przegłosować sędziego, bo ich głos jest tak samo ważny. Więc jeżeli dwóch ławników zdecyduje się, że na przykład no ten pan to niestety, ale rozwód nastąpił z jego winy, no to oni mogą takiego sędziego przegłosować, choćby sędzia twierdził, że nie. Że tutaj na przykład nie może być mowy o winie, albo jest wina obu stron. No nie, ławnicy tutaj mogą, dwóch na jednego, ich głos jest tak samo ważny, więc mogą sędziego przegłosować. O przegłosowaniu jeszcze zaraz opowiem. Z takich ciekawostek jeszcze warto, żebym dodała, że ławników w Polsce mamy w tym momencie około 10 tysięcy. Jestem ciekawa, co się będzie działo po pandemii, czy tutaj ławnicy pozostaną na stanowiskach. No, ich kadencja jest 4-letnia, więc będą się wymieniać. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, tak mniej więcej to jest taka około 10 tysięcy osób. Ławnicy to często osoby tuż przed emeryturą lub już na emeryturze. To najczęściej spotykam takich ławników w sądach. Częściej są to kobiety niż mężczyźni. Często są to osoby z takim przygotowaniem pedagogicznym, czyli po prostu nauczycielki. Nauczycielki na emeryturze. To tak naprawdę, takie mam tutaj spostrzeżenia. Muszę przyznać, że zdarzało mi się, żeby ławnik zasnął podczas procesu, ale zdarzało się też, że ławnik dopytuje. Dopytuje konkretnie strony, coś go tam zaciekawi, dopytuje, drąży, zadają pytania. Tak, jeżeli byli w sądzie jeszcze z czasów przed pandemią, to oni faktycznie się pytali. Uszczegółowiali, pytali o sytuację dziecka, mówią o rozwodach. No i przejdźmy do tego najciekawszego aspektu, czyli o to, co się dzieje, gdy się ławnik z sędzią nie zgadza co do rozstrzygnięcia, co do wyroku sądu. No jest to dla mnie hiper interesujące. Muszę przyznać, że ja jeszcze nigdy na własne oczy nie spotkałam się z tym, żeby ławnik nie zgadzał się z sędzią. Przynajmniej nigdy, no ja nie przysłuchuję się na radzie sędziowskiej, prawda? Bo nikt się z nas nie przysłuchuje. Na radzie sędziowskiej biorą udział tylko sędziowie, czyli również ławnicy. No i jak już wychodzą oni wydać wyrok, no to my już znamy ten werdykt, a nie tutaj jakieś spostrzeżenia. Oczywiście, jeżeli któryś z ławników, tak samo jak i sędzia, nie zgadza się z takim wyrokiem, który jest wydany przez skład sędziowski większy niż jednoosobowy, prawda? To też logiczne, czyli mamy trzech sędziów czy pięciu sędziów. I jeżeli któryś sędzia się nie zgadza, to on pisze zdanie odrębne i ławnik też ma prawo takie zdanie odrębne napisać. Ale dążę cały czas do największej ciekawostki, a mianowicie takiej, że ławnicy mogą przegłosować sędziego i tak się zdarzało w historii polskiego sądownictwa. Szukałam materiałów do tego filmu i znalazłam kilka takich ciekawych spraw i właśnie tutaj zaraz Wam opowiem. Z takich głośnych spraw to było zabójstwo w 2002 roku w Łukowie i tam ławnicy przegłosowali sędziego, z tym, że przegłosowali tylko w pierwszej instancji, bo w drugiej instancji już sąd nakazał powtórzenie procesu, niestety. Znaczy, niestety. No po prostu wola ławników nie została przez sąd drugiej instancji podtrzymana. Wróciła ta sprawa do ponownego rozpoznania. Podobnie było zresztą 3 lata wcześniej również zabójstwo w Łodzi, czyli w 1999 roku. Również ławnicy przygłosowali sędziego. I najnowsza sprawa to jest sprawa z... Chodzi o tutaj wyrok z 2020 roku bodajże, który został wydany, ten wyrok, przez Sąd Okręgowy w Świdnicy i tam trzy panie ławniczki, to były trzy kobiety ze składem sędziowskim zawodowym, one przegłosowały sędziów, stwierdziły, że mężczyzna, który miał teoretycznie, znaczy zgodnie z aktem oskarżenia, nie teoretycznie, miał zabić swoją żonę, udusić ją konkretnie, że on tego nie dokonał.
I w lipcu zeszłego roku, w 2021 roku, sąd apelacyjny niestety również, znaczy stety, niestety, prawda, nie chodzi mi tu o rozstrzygnięcie sądu co do winy, prawda, ale chodzi o to, że sąd apelacyjny nie zgodził się z rozstrzygnięciem sądu niższej instancji, stwierdził, że ten materiał dowodowy, na którym oparto się wydając wyrok, ten uniewinniający, opierał się głównie na zeznaniach, na wyjaśnieniach oskarżonego, a nie wzięto pod uwagę pozostałego materiału dowodowego. Chodzi o dowody rzeczowe, jak badania. Chyba chodziło po prostu o badania przeprowadzane na miejscu tej zbrodni. I sąd apelacyjny tą sprawę przekazał do ponownego rozpoznania, właśnie zaznaczając, na co ma sąd zwrócić uwagę, tym razem od początku, który będzie prowadził ten proces. I jesteśmy teraz na takim etapie, że czekamy na rozstrzygnięcie tego postępowania, tej sprawy karnej, która właśnie od początku zaczęła się pod koniec zeszłego roku toczyć. Także jeszcze nie mamy tego orzeczenia sądu pierwszej instancji. Tutaj bardzo ciekawie bronił obrońca tego oskarżonego. Także też zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę, żeby sobie zapoznał się konkretnie z tą sprawą. To właśnie jest sprawa z Sądu Okręgowego w Świdnicy. I tam właśnie oskarżony był, prokuratura domagała się od niego, znaczy dla niego 15 lat pozbawienia wolności, no i został on uniewinniony. Sprawa ze Świdnicy. Zabójstwo właśnie żony. Obrońca pokazał trzy różne sytuacje, jak ta sprawa jego zdaniem mogła przebiegać, czyli tym samym wskazał, że są tak duże wątpliwości, mając ten materiał dowodowy, że on wskazuje, że sprawa mogła przebiegać w ten sposób, w taki lub w taki. A jeżeli nie wiemy, w który konkretnie, bo nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, czyli podajemy takie możliwe scenariusze sądowi, no to sąd powinien orzec uniewinnienie, bo sąd oczywiście karny może kogoś skazać tylko wtedy, kiedy ma 100% pewności. Kiedy są jakieś wątpliwości, to należy je rozpatrywać na korzyść oskarżonego, czyli to będzie skutkowało uniewinnieniem. Więc jeżeli przedstawiamy trzy aż możliwe scenariusze, a tam obrońca przedstawił aż trzy, no to przecież jak możemy tutaj wybrać, jeżeli wszystkie trzy mogły się ziścić, no to jak może sąd wybrać tylko jeden? To tak nie działa. My musimy wiedzieć konkretnie, co się wydarzyło, czyli tylko jeden scenariusz może zostać na placu boju. No, to wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że natchnęłam Was do tego, żeby jeszcze więcej prześledzić informacji o ławnikach, o ławie przysięgłych, a być może ktoś z Was był ławnikiem albo się wybiera. Przypominam, od 30 lat do 70, jakieś tam jeszcze trzeba przesłanki spełnić. Nieskazitelny charakter, myślę, że wszyscy tam mają, którzy mnie oglądają. Więc jeżeli będziecie szli w tą stronę, żebyście chcieli zostać ławnikami, to z chęcią proszę o informację, jak to wygląda waszymi oczami, a może ktoś już jest ławnikiem. Do zobaczenia. Zapraszam na moje filmy, zawsze we wtorki, zawsze o 6 rano. Do zobaczenia.